Czapka, kurtka, błoto, kałuża, las. No nic innego jak Szmijowisko, czyli nowy serial Canal+. Jesteśmy właśnie na planie w Mrągowie i sprawdzimy, jak powstaje ta produkcja. Faktycznie jest serial kryminalny, ale chyba poniekąd kryminalny, bo to nie jest taka klasyka, gdzie policjant ściga złego, tylko chyba bardziej historia mystery, to znaczy, gdzie cały czas towarzyszy nam zagadka. Mało się strzelamy w tym serialu, muszę przyznać, czego bardzo żałuję, ale myślę, że rozwiązanie tejże zagadki będzie widzom rekompensowało tak niewiele strzelanin. No ja mam prośbę, co mi dziękuję. Anita, Anita. Porwę. Anita. Jakiś taki niezwykły miks pięknej, sielskiej obyczajówki, tak naprawdę z wydarzeniami, które nagle tę sielskość potrafią złamać. W związku z tym myślę, że tych emocji w każdym z odcinków nie zabraknie, ponieważ bawimy się tutaj czasem i retrospekcje mieszają się z czasem rzeczywistym. W związku z tym myślę, że może to być bardzo ciekawy zabieg, który w każdym odcinku będzie trzymał polskiego widza w napięciu. Dla fanów książki, to jest taka ważna informacja, że na pewno odnajdziemy tutaj ten klimat, w który wprowadził nas Wojtek Chmielarz, ale też tak jak jest właśnie z różnymi serialami, będą widzowie też zaskakiwani, ale nie zmieni to, jest to nie powiem, że to jest wariacja, bo to jest oczywiście ekranizacja książki, ale widz, który czytał książkę, na pewno po obejrzeniu tego serialu będzie też zachwycony, bo parę rzeczy go zaskoczy. No ja myślę, że to będzie dobry kryminał, jeżeli uda nam się osiągnąć to, co Wojciech Chmielarz osiągnął w książce, także rzeczywiście fabuła jest bardzo zaskakująca i trzymająca w napięciu do ostatniej strony, mam nadzieję, że do ostatniej minuty serialu. Czy Żmijowisko to nowy Belfer, a może następca Mrocznego Kruka? Podobieństw do obu seriali Canal+ nie brakuje. Dla mnie to zupełnie inna historia. My też zupełnie innym językiem ją opowiadamy. Właściwie no, każda historia, to jakby początek naszej pracy polega na tym, że wypracowujemy jakiś język do opowiadania tej historii. No tak było między innymi w przypadku Belfra. Tu używamy zupełnie innych środków. Jest to inna historia, aczkolwiek po obejrzeniu Belfra, teraz mnie zapytałaś, nie myślałem o tym, jak najbardziej. No i wydaje mi się, że to jest podobnie, tylko tutaj jest dużo też wokół też tych relacji, bardzo, bardzo dużo. Wiesz co, nie psychologicznie, bardziej chodzi o grupkę właśnie ludzi, młodych ludzi i zależności między nimi. Jednym z bohaterów tego serialu będzie właśnie też przyroda, Mazury, te wszystkie piękne krajobrazy, dobrze mi się wydaje? Tak. Tak, przynajmniej na tym Żmijowisku jest cudownie pięknie, jest jezioro, w którym nawet pływałam. Tak, można właśnie skorzystać z tych uroków. I co? Pachnie, wszędzie pachnie lasem, więc jest cudownie.
piękne miejsca, takie miejsca, w których nigdy bym nie był, bo nawet nie można być prywatnie. Wobec tego to jest niesamowita przygoda i tak jak już na takie zwierzenie, że dawno nie miałem czegoś takiego, że wiecie, że tak poczułem taką radość z tego, że uprawiam ten zawód. I tutaj na tych Mazurach miałem parę razy tak, że kurde, to jest coś jakiegoś magicznego. Ta natura tutaj ma największą wartość. Ona nas tworzy, ona nam daje. My jesteśmy za to wdzięczni i staramy się jej nie naruszyć na tyle, na ile można nie naruszać przyrody, wjeżdżając tutaj z całą artylerią po prostu sprzętów, dymów i różnych rzeczy. Ale tak, no, jest to najważniejszy, wydaje mi się, w ogóle aspekt tego serialu. I tym przyjemnym, odzieżowym akcentem zapowiadającym Szumiowisko kończymy naszą relację z planu nowego serialu Kanal Plus. Wypatrujcie nowych materiałów i do zobaczenia. I na koniec podobno zobaczymy Ciebie też na ekranie. Tak, dzisiaj okazało się, że zaliczyłem swój debiut filmowy. Byłem człowiekiem, który rąbie drewno, a potem podaje kiełbaski na grilla. Ale wszyscy twierdzą, że zgodnie, że tak ukradłam tą scenę.